Poniedziałek, 18 marca, rozpoczynamy nowy tydzień w informacjach. Grzegorz Żądło, zapraszam. Piłka nożna dla kibiców to hasło kibiców właśnie, stosowane często w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nie mogli wejść na stadion. Owszem, piłka nożna jest dla kibiców, ale nie wszystkich. Ci, którzy podczas sobotniego meczu Ruch Chorzów Górnik Zabrze zdewastowali trybuny gości, serwerownie i toalety, nigdy już na żaden stadion wstępu mieć nie powinni. Fatima Orlińska. Jak mówią organizatorzy, to pseudokibice Górnika Zabrze mają być odpowiedzialni za wielotysięczne straty, które poniósł Stadion Śląski. Wciąż trwa szacowanie kwoty, którą pierwotnie będzie musiał zapłacić organizator, roszcząc następnie zobowiązanie od klubu Ruchu Chorzów. Doszło do olbrzymiej dewastacji zarówno infrastruktury teleinformatycznej stadionu, jak i łazienek. Pourywano, wyrwano wszystkie drzwi. Serwerownia była zabezpieczona podwójnymi drzwiami metalowymi. Drzwi zostały złamane na pół, dosłownie. Był to jakiś naprawdę taki niekontrolowany wybuch agresji. Prezes Ruchu Chorzów dementuje oświadczenie wydane przez zarząd Górnika Zabrze. Informuje, że to grupa gości zaczęła prowokację jeszcze na trybunie w sektorze gości. Na zorganizowanej w poniedziałek konferencji mimo zaproszenia nie pojawił się przedstawiciel Górnika Zabrze. To nie kibice, bo kibice to rzesza wspaniałych ludzi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tylko, że pseudokibice Górnika Zabrze zniszczyli, zdewastowali sektor gości. I tutaj, żeby była jasność i klarowność, bo nie zawsze się to tutaj jakby spaja. Przed meczem wszyscy sprawnie bardzo weszli na stadion. Pierwsze zakusy tutaj takiej prowokacji miały ze strony właśnie pseudokibiców Górnika, którzy sforsowali bramę i przeszli na dolną część trybuny i z tego się zaczęła gdzieś tam delikatna awantura. Stadion Śląski złożył już w tej sprawie zawiadomienie na policję. Na razie nikt nie został zatrzymany. W trakcie meczu doszło do odpalenia materiałów pirotechnicznych, do konfrontacji ze służbą ochrony, a także do zniszczenia infrastruktury stadionu. W tej chwili chorzowscy policjanci pracują nad tym, aby ustalić personalia osób, które dopuściły się tych przestępstw. Górnik Zabrze w swoim oświadczeniu podaje, że do zniszczeń doszło w momencie, gdy to kibice Ruchu Chorzów próbowali sforsować bramę i wtargnąć na sektor gości. Według relacji klubu z Zabrze ochrona miała powstrzymywać kibiców Ruchu. Na razie wiadomo, że poniesione straty szacuje się na kilkaset tysięcy złotych. Sektor dla gości jest zamknięty, jednak zaplanowane imprezy nie są zagrożone. Na terenie Jaworzna wilki zagryzły 6 owiec. Stado zostało zaatakowane w nocy z czwartku na piątek. To nie pierwszy raz, kiedy wilki pokazują się na terenie nadleśnictwa Chrzanów. Jednak jak informują myśliwi z lokalnego koła łowieckiego, pierwszy raz drapieżnik wyrządził tak duże szkody. Karolina Komada. Stado owiec w Ciężkowicach w Jaworznie jeszcze w tamtym tygodniu liczyło 11 sztuk. Zmieniło się to po ataku wilka. Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 10:53 od właściciela posesji, na której doszło do zagryzienia owiec. Na miejsce policjanci udali się z technikiem kryminalistyki i wykonali oględziny w dokumentację fotograficzną. Przeprowadzone badania potwierdziły, że był to atak wilka. To nie jest pierwsza obecność tego drapieżnika w tym rejonie. Łowczy z lokalnego koła łowieckiego od 3 lat spotykają ślady wilków. Tego wilka nie powinno tutaj być. No, teren jest mocno zurbanizowany, no i może to doprowadzić, no nie wiem, czy do tragedii, no nie chcę takich słów używać, ale już jest tragedia, bo już te owce zostały zagryzione. No nie wiadomo, jak te zwierzęta się zachowają. W momencie, kiedy spotkają tak bezpośrednio człowieka, wiem, że ulubionym gatunkiem do zjedzenia są psy. Łowczy przestrzegają przed spacerami z psami w okolicy lasów, gdzie doszło do ataku drapieżnika. I choć niektórzy mieszkańcy chcą się do tego stosować, są też tacy, dla których wilk nie jest taki straszny. Wilk też zwierzę, powinno żyć, jest pod ochroną. Dlatego uważam, że ma swoje ścieżki. No ale jak ładne było, no to musiało coś zjeść. My się nie boimy, codziennie z psem chodzimy na spacery, także cały czas będziemy rekreacyjnie. Pojawienie się wilków nie jest powodem do paniki. Wystarczy rzucić coś w ich stronę lub zacząć hałasować, a to powinno je spłoszyć. Wilki pełnią ważną rolę w ekosystemie, a ich głównym pożywieniem są dziki, sarny i jelenie.
Polują na najsłabsze osobniki, te, które są oddalone od stada, więc też pełnią taką ważną funkcję selekcji naturalnej. Co ważne, nie powinniśmy pozostawiać pożywienia, czy to w lesie, czy w niedaleko naszych domostw, tak żeby nie zachęcać zwierząt do tego, żeby podchodziły pod domy, ale też żeby nie kojarzyły zapachu człowieka z dostarczycielem pożywienia, ponieważ to może właśnie zaburzać te naturalne zachowania wilków. Mimo zapewnień o bezpieczeństwie, niektórzy są zdania, że obecność wilka powinna być ograniczona. Monitoring taki szczegółowy zrobiony, gdzie te wilki są i ta liczebność, inwentaryzacja tego wilka, myślę, że byłoby. No i kiedyś może w przyszłości dojdziemy do tego, że coś zrobią w tym temacie, żeby ograniczyć ilość tego wilka. Wilki są pod ścisłą ochroną gatunkową, a za ich zabicie grozi kara grzywny lub więzienia. Są jednak przypadki, w których gminy lub Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać pozwolenie na ich odstrzelenie. Środa 20 marca to będzie trudny dzień dla wszystkich, którzy mają coś do załatwienia w centrum Katowic albo po prostu tu pracują. W tym dniu odbędzie się kolejny protest rolników. Ma w nim wziąć udział 200 osób i 50 traktorów. Zablokowane zostaną drogi w okolicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy chcą rozmawiać z wojewodą śląskim i edukować mieszkańców regionu na temat polskich produktów oraz skutków związanych z unijnym Zielonym Ładem. Karolina Komada. To ma być największy jak do tej pory protest rolników, bo wspólnie z myśliwymi zablokują drogi wjazdowe i wyjazdowe z miast, autostrady i granice w 400 miejscach. Protest będzie miał charakter pokojowy, będziemy edukować mieszkańców Śląska, będziemy rozdawać ulotki, żywność, będziemy informować ich, dlaczego strajkujemy. Nasze postulaty są na razie dotyczące tylko rolnictwa, ale to tak naprawdę cały Zielony Ład jest szerszy, ponieważ dotyczy również transformacji przemysłu górnośląskiego. W województwie śląskim protestujący skupią się wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Rolnicy chcą kolejny raz rozmawiać z wojewodą i przedstawić mu swoje postulaty dotyczące Zielonego Ładu. W Unii Europejskiej chcą zrobić Zieloną Wyspę Świata. Bo przecież w Chinach otwierają nowe kopalnie, budują nowe elektrownie węglowe, a u nas będą to wszystko zamykać i będzie transformacja ekologiczna. To jest super, fajny pomysł, ale ja nie wiem, czy my tu w Unii to wytrzymamy finansowo, jeżeli będzie dopuszczony produkt, w ogóle produkty różne z innych krajów, z krajów trzecich. W strajku w Katowicach weźmie udział 50 ciągników. W związku z tym autobusy ZTM będą poruszały się po trasach alternatywnych. Wystąpią też utrudnienia dla samochodów osobowych. W godzinach od 5 do godziny 19 ulica Ligonia, Rejmonta, a także Jagiellońska będą całkowicie wyłączone z ruchu. W tych miejscach rolnicy będą protestować i blokować ulice ciągnikami rolniczymi. Natomiast ulica Francuska w rejonie skrzyżowania z ulicą Jagiellońską, tam jest przejście dla pieszych, które ono okresowo też będzie blokowane. Jak zapowiadają rolnicy, będą kontynuować protesty i blokady do momentu wycofania się Unii Europejskiej z Zielonego Ładu w rolnictwie. Ulica Zwycięstwa w Gliwicach się zmieni. Co prawda w zorganizowanym przez miasto konkursie architektonicznym nie udało się wyłonić zwycięzcy, ale wyróżniono 6 prac. Na zwycięstwa auta zostaną, ale ruch ma być uspokojony. Powinno się też pojawić więcej zieleni. Na to wszystko trzeba jeszcze jednak długo poczekać. Łukasz Kądziołka. Miasto chce zmienić wygląd ulicy Zwycięstwa, najbardziej reprezentacyjnej w Gliwicach. Pojawiły się też głosy przez lata w Gliwicach, żeby zamienić ją w deptak. Tutaj miasto absolutnie nie chciałoby iść w taką stronę. My 2 lata temu zrobiliśmy konsultacje społeczne, pytaliśmy mieszkańców, jak widzą tą ulicę. My też zapytaliśmy o to dzisiaj. Ruch samochodów na przykład nie jest zbyt duży, według pani? Myślę, że nie, bo na weekend to wszystko przycicha, ludzi nie ma, jest mało. Samochodów oczywiście. Jednak zdania są mocno podzielone. Myślę, że bardziej kolorowa, więcej kawiarenek i właśnie tych takich ogródków kawiarnianych, żeby było, żeby się coś działo, bo jest naprawdę smutna.
O tym, jak będzie wyglądała w przyszłości ulica Zwycięstwa, miał zadecydować konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania jej na odcinku od ulicy Dibła do rynku. Wpłynęło 30 prac, a 27 spośród nich spełniło wymogi formalne. Ostatecznie wyróżniono 6 koncepcji, ale nie przyznano pierwszej nagrody. Dlatego wyróżnieni otrzymali po 10 tysięcy złotych, choć pula wynosiła 140 tysięcy złotych. Współautor jednej z prac ma wątpliwości dotyczące takiego rozstrzygnięcia. Poziom tych prac i konkurencja była naprawdę duża i poziom zaangażowania uczestników i jakość tych opracowań. Niestety w tym wszystkim pozostaje pewien taki niesmak i przynajmniej dla mnie osobiście wrażenia próby wyłudzenia tych wszystkich opracowań przez organizatora. Miasto odpowiada, że mogło po prostu przeprowadzić przetarg, a jednak postawiło na procedurę konkursową, żeby metamorfoza Zwycięstwa została porządnie przygotowana przez tych, którzy się na tym znają. Ja rozumiem, że ktoś może być niezadowolony z faktu, że nie przyznano głównej nagrody, natomiast to jest decyzja autonomiczna komisji, w której zasiadali specjaliści. Teraz wyróżnione prace konkursowe posłużą do opracowania jednej spójnej koncepcji. Ma się tym zająć Politechnika Śląska. Bytom świętuje swoje 770. urodziny. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych, które będą się odbywać przez cały rok. Podzielono je na wydarzenia główne, których będzie ponad 40, oraz inicjatywy towarzyszące. Tych zaplanowano ponad 130. Fatima Orlińska. Niektóre z urodzinowych wydarzeń już trwają i tak na przykład do końca kwietnia mieszkańcy mogą pokonywać trasy biegowe, rowerowe i pływackie. 770 km na 770 urodziny miasta. Dla każdego, kto w dowolny sposób pokona taki dystans, przygotowano jubileuszowy medal. Oczywiście te wydarzenia, które na sposób trwały pozostaną w naszym mieście, to jest właśnie ławeczka nadburmistrza Brylinga. Chcemy w tym roku zrealizować taki projekt. Będzie ta ławeczka umieszczona na Alei Legionów, czyli tuż obok willi Brylinga, z tablicą pamiętającą tego wyjątkowego, wybitnego burmistrza miasta Bytom. To również mural z motywami historycznymi. Wszystkie wydarzenia będą nawiązywać do górniczej tożsamości Bytomia, a całe obchody 770. urodziny miasta odbywają się pod hasłem Bytom wraca do gry. Jedną ze zaplanowanych atrakcji ma być bitwa orkiestr rdzentych. W tym wypadku dwóch orkiestr, górniczej orkiestry rdzentej Bytom i bytomskiej orkiestry koncertowej rdzentej Power of Winds pod batutą Klaudii Szejani. Będziemy się bić na dźwięki, będziemy się bić na żarty, na gagi, na to, kto będzie najbardziej przystojnym dyrygentem, kto będzie miał najpiękniejsze dziewczyny, kto będzie najbardziej oświetlony. Bo muzyczna walka wzbogacona będzie o multimedialny pokaz świateł i mapping. Organizatorzy zapowiedzieli również nowość, Aglofestiwal, którego tematyka związana będzie z transformacją energetyczną, ekologią i specyfiką życia na Śląsku. To jednak nie wszystko. Z całą pewnością wszystkie projekty, które dotyczą historii naszego miasta, czyli poznania tej historii, postaci związanych z miastem, Panteon Bytomskich, czyli wystawa mobilna, plenerowa na ulicy Dworcowej, prezentująca 26 historycznych nazwisk związanych właśnie z dziejami naszego miasta. Powstanie jeszcze jeden mural, który takie oko Bytomia, który z kolei powstanie na podstawie zebranych fotografii od mieszkańców naszego miasta. Pełen harmonogram wydarzeń będzie publikowany na stronach Bytomskiego Urzędu. Na tegoroczny jubileusz miasta atrakcji przygotują również organizacje pozarządowe, w tym Fundacja TVS. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam, do zobaczenia.